Wiadomości.com, fanpage na Facebooku, strona w internecie i gość, przewodnik Andrzej Felker. Dzień dobry panu. Witam serdecznie państwa i pana Pawła przede wszystkim, dla którego mam w prezencie koło ratunkowe i mapę, aby jak będzie pływał po rzece Illinois, oglądał ptaki, bo taka jest promocja w stanu Illinois, że oni każdą jedną rzecz, którą mogą wypromować, promują. Panie Pawle, to koło ratunkowe służy głównie do otwierania piwa. Ja rozumiem, że to nie jest do tequili, ale proszę bardzo, w prezencie. A państwa zachęcam, żebyście w Visitor Information Center zawsze brali mapy, przewodniki, które są za darmo. To wstyd ich nie wziąć. Wszystko jest w internecie, jest, ale lepiej się przyglądać temu rodzinnie, 3-4 osoby, a nawet 5, i pływać, jeździć, oglądać i zwiedzać. Gdyż ja rozumiem, że proszę państwa, ciężko zarobione pieniądze chcecie wydać i pozwoliłem sobie przynieść, pokazać również, żeby zrobić sobie taki plan swój rodzinny, gdzie jest te może nie 100 albo 1000 miejsc w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie do oglądnięcia zanim umrzemy, ale zrobić sobie 10, które w ciągu tego wspaniałego okresu, gdzie respiratorem będzie świeże powietrze, woda, jeżdżenie na rowerach, pływanie w czystych miejscach, łowienie ryb, a później inne nocne rozrywki. Panie Pawle, czy zachęcam państwa również do udziału w tym wszystkim? Tak, oczywiście tak. Troszeczkę dziwny jest to prezent, to koło ratunkowe, które jest otwieraczem. Liczę w takim razie na komplet, na jakiś kapok z kieliszkiem albo kapok z wkładką. Nie widzę żadnych przeszkód, ale musimy się znaleźć na przykład na łodzi podwodnej na Florydzie, które ma, proszę państwa, szklane dno, żeby oglądać rafę koralową. I wcale człowiek wtedy nie musi wypić coś wcześniej, żeby widzieć te cuda i przejść w inny świat. Z tymi rafami jest coraz biedniej i coraz gorzej i naprawdę trzeba mieć wyjątkowe szczęście albo znać wyjątkowe miejsce, żeby zobaczyć taką rafę, czyli rafę z prawdziwego zdarzenia. No ale tutaj musielibyśmy mówić o globalnym ociepleniu. Niewątpliwie warto jest podróżować, prawda? Proszę państwa, nasze życie to podróż. Niestety za krótka. Czy nawet dożyjemy setki szczęśliwie, bo nieszczęśliwie długo żyć to jest dla rodziny kłopot. Ale w tej podróży musimy mieć miejsca, do których chcielibyśmy się wybrać. Czy to jest dla przykładu Kalifornia, a po drodze w Colorado, czy w Utah piękne parki Arches, Bryce, czy proszę państwa fantastyczne w Arizonie Saguaro National Park, Grand Canyon niedaleko, czy słynne Las Vegas, nawet na kilka dni, to są podróże, które zostają na całe życie. I jeśli oglądamy to w HD, w telewizorach, w internecie, to jest zupełnie co innego, jak państwo postawicie nogę w Dolinie Śmierci i przeżyjecie te 130 stopni Fahrenheita, jak wypijecie zimne piwo za darmo w Las Vegas, które stoi puste i pozwala sobie na to, żeby za jedną noc państwo zapłacili $30. Albo chcecie popłynąć statkiem, który czeka na was w Galveston czy w innym, na przykład Nowym Orleanie, z kabinami, z wyżywieniem. Proszę dzwonić. Biura, z którymi współpracuję, czekają na państwa. I podam taki niespodziewany dla państwa przykład tego, co nas czeka latem, późnym latem i jesienią. Nigdzie nie można będzie na zachód Stanów Zjednoczonych wjechać autobusami dużymi turystycznymi. Będą to tylko wycieczki małymi grupami, gdyż takie są przepisy. Nie wolno otworzyć dla autobusów parków narodowych. Dlatego przygotujcie się na małe grupy, szybkie, sprawne samochody, którymi możemy was obwieźć do przepięknych miejsc, nawet do bliskiego Nashville, gdzie hotel Grand Ole Opry stoi pusty, jeden z najpiękniejszych hoteli świata. Funduje państwu, proszę państwa, noclegi wraz z pełnym wyszynkiem. No, proszę sobie obejrzeć ten hotel w internecie, gdzie Dolly Parton zainwestowała miliony, aby również na sąsiedniej rzece pływać i te cuda w miejscu, które jest stolicą muzyki country, no, przeżywać na własne oczy i cieszyć się tym pięknem Ameryki, kraju, który no, w niektórych miejscach przypomina nam Polskę. Ja jeżdżąc wycieczkami
Wymienię tu biuro, którym już prawie od 20 lat jeżdżę, Rec Travel, gdyż tam Państwo możecie na świeżo informacje dostać, gdzie będziemy jeździć, gdzie są te grupy i z dnia na dzień tych wyjazdów będzie przybywać. Serdecznie zapraszam, bo to jest Państwa świeże powietrze, zdrowie, no a pieniądze to jest taka rzecz, która ucieka. Warto podróżować. Przewodnik Andrzej Felker, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa i do zobaczenia na trasach. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.